Znajdujemy się mniej więcej 10 km na zachód od Płońska. Po tej stronie znajduje się parafia Skołatowo. Tutaj w 1948 roku, dokładnie w czerwcu, tuż przed wakacjami, bawiła się grupa dzieci. W pewnym momencie w czasie zabawy ziemia się osunęła i znalazły coś, co je bardzo zaintrygowało i pobiegły do nauczyciela. Pokazały mu mniej więcej taki dzbanuszek gliniany, a w środku ponad 300 monet ze srebra. Nauczyciel bardzo szybko skontaktował się z Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Przyjechali archeolodzy i stwierdzili, że dzieci znalazły skarb na dawnym cmentarzysku wczesnośredniowiecznym, zakopanym tuż po 1033 roku. Skarb przeleżał więc ponad 900 lat w jednym miejscu. W dawnych wiekach ludzie, jeżeli chcieli coś ochronić, no to jedyna rada, trzeba było zakopać w ziemi. Natomiast z biegiem rozwoju cywilizacji zaczęły powstawać usługi bankowe. W wieku XIX powstała spółdzielczość bankowa, również tutaj, na ziemi północnego Mazowsza, na terenie powiatu płońskiego. W końcu XIX wieku powstały pierwsze towarzystwa oszczędnościowo-kredytowe i to są prapoczątki naszego banku spółdzielczego w Płońsku. Wiek XIX, a szczególnie druga połowa tego wieku, to bardzo ciekawy czas na ziemiach polskich. Nastąpiło ożywienie gospodarcze, które spowodowało rozwój zakładów rzemieślniczych, pierwszych zakładów produkcyjnych. Tutaj na ziemi płońskiej, w powiecie płońskim, między innymi powstała cukrownia w Glinojecku, różne zakłady wytwórcze na terenie Płońska. Wzrost gospodarczy wiązał się również z większym obrotem pieniężnym. Ludzie bogacili się, chcieli gdzieś zabezpieczyć swoje pieniądze, a z drugiej strony inni chcieli inwestować, budować, potrzebowali gotówki. I tutaj pojawiają się instytucje spółdzielcze, bankowe instytucje spółdzielcze. Koniec wieku XIX, przełom XIX i XX wieku to zmiana przepisów na terenie zaboru rosyjskiego i wprowadzenie korzystniejszych regulacji prawnych. Grupa ludzi, którzy mieli do siebie zaufanie, powołała w 1899 roku pierwsze towarzystwo typu kredytowo-oszczędnościowego i to są początki tutaj płońskiej bankowości spółdzielczej. W 1901 roku powstaje następne towarzystwo kredytowe i trzecie tuż przed wybuchem I wojny światowej. Tak jak powiedziałem, pierwsze towarzystwo, Płońskie Towarzystwo Kredytowe, zostało zarejestrowane w 1899, ale zebrania, praca nad jego powołaniem trwała już w roku wcześniejszym, w 1898. Bardzo szybko powstało następne towarzystwo, Ziemiańskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu. Ono zostało zarejestrowane w 1901. Oba towarzystwa zgodnie z prawem wydały swoje statuty. To są druki niskiego nakładu. Do naszych czasów dotrwały nieliczne egzemplarze. Mi udało się znaleźć w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego takie przykładowe egzemplarze. Tutaj prezentuję reprodukcję ich okładek. Sytuacja gospodarcza, ekonomiczna na ziemiach polskich po I wojnie światowej była dość trudna. Była duża inflacja, w obrocie była inna waluta, marka polska i były problemy również tutaj w okolicach Płońska. Niektóre towarzystwa kredytowe nie radziły sobie, były na skrawędzi upadku i w połowie lat 20. powstały takie inicjatywy, żeby te mniejsze towarzystwa łączyły się ze sobą. W tym momencie też była reforma ministra Grabskiego, reforma walutowa. Przyjęto nową narodową walutę, złoty polski. I w ten sposób wyłania się sytuacja, że jest spółdzielnia kredytowa w Płońsku i jednocześnie Ziemiański Bank Spółdzielczy. Ten bank spółdzielczy przejmuje spółdzielnię kredytową, działa pod firmą Ziemiański Bank Spółdzielczy
I nieco później, w 1926 roku, władze tej instytucji postanawiają zrezygnować z pierwszego członu ziemski i pozostawić bank spółdzielczy. Tak więc od tego momentu, od 1926 roku, w Płońsku działa instytucja o nazwie Bank Spółdzielczy. Oczywiście o korzeniach tkwiących jeszcze głęboko na przełomie XIX i XX wieku. Tutaj przy ulicy Płockiej 28 ma swoją siedzibę główną Bank Spółdzielczy w Płońsku. Ten budynek powstał w 1911 roku i od razu był siedzibą instytucji bankowej. Tutaj jest tablica upamiętniająca rok 1898, rok, w którym odbyły się pierwsze zebrania, w wyniku których został powołany bank spółdzielczy. Po II wojnie światowej niestety bank nie mógł wrócić do swojej siedziby. Umieszczono tutaj Urząd Pocztowy, Ligę Polskich Kobiet, PCK. Przez szereg lat był w innym budynku w głębi, za kościołem. Dopiero po przemianach politycznych, społecznych w roku 1989 powoli można było myśleć o tym, żeby bank wrócił tutaj do swojej dawnej siedziby. Ten budynek wyremontowano, a następnie rozbudowano. Koniec lat 20., początek 30. to napływ kolejnych klientów, wzrost obrotów. Niestety też w Polsce pojawiają się oznaki kryzysu światowego, ale bank spółdzielczy jakoś obronną ręką wychodzi z tego. Nie jest jedynym bankiem w Płońsku, działają również mniejsze instytucje, ale one sobie nie radzą i są likwidowane w końcu lat 30. I też jest inna instytucja, która działa równolegle z bankiem spółdzielczym, Komunalna Kasa Oszczędności, wspierana przez administrację. I te dwie największe instytucje bankowe w Płońsku trwają, działają, pracują do końca lat 30., czyli do momentu wybuchu II wojny światowej. Wybucha wojna, wchodzą Niemcy i oczywiście obejmują swoim zarządem bank spółdzielczy w Płońsku. I można powiedzieć, następuje rabunek mienia, walorów, wszelkich rzeczy, tak, że w momencie, kiedy Niemcy opuszczają Płońsk w 1945 roku, kończy się wojna i przedwojenni działacze spółdzielczy chcą wznowić działalność, okazuje się, że mają tylko mury swoich dwóch nieruchomości. Skończyła się wojna i grupa pasjonatów, działaczy ruchu spółdzielczego z okresu przedwojennego, a większość osób z przedwojennych władz banku spółdzielczego przeżyła wojnę, postanawiają odrodzić bank spółdzielczy. Udaje się znaleźć przedwojennych klientów, znaleźć nowych klientów i tak jak każdy bank przyjmuje oszczędności, udostępnia różne kredyty, niestety w końcu lat 40. władze komunistyczne zmieniają politykę finansową, politykę bankową w całym państwie. Następuje likwidacja bankowości spółdzielczej, są usuwani wszyscy przedwojenni działacze, członkowie władz w całej Polsce, nie tylko w Płońsku. Zostają usunięci z tych placówek i placówki otrzymują nową nazwę Gminne Kasy Spółdzielcze. Stopniowo władze zmniejszają ich zakres działalności. Dochodzi do tego, że nawet nie mogą przyjmować wpłat oszczędnościowych. Rok 1956. Zmiany w całym państwie, w całej Polsce również wpływają na zmiany w strukturze gminnych kas spółdzielczych, które nagle zostają przemianowane z powrotem na banki spółdzielcze. Tak samo jest i w Płońsku. Tutaj odradza się bank spółdzielczy. Co roku są walne zgromadzenia członków. Spokojnie bank wchodzi w lata 60. Co ciekawe, do tej pory nie było w bankach spółdzielczych czegoś takiego jak książeczki oszczędnościowe. Na początku lat 60. zostają wprowadzone właśnie tego typu druki, ujednolicone dla wszystkich banków spółdzielczych w kraju.
W połowie lat 60. pojawiają się centralnie drukowane plakaty, które są rozsyłane do wszystkich banków, żeby mogły wywieszać w różnych miejscach w danej miejscowości. Pojawiają się też audycje radiowe, które wspomagają różne akcje organizowane przez te banki. Co ciekawe, w końcu lat 60. ktoś z centrali, a centralą był Bank Rolnictwa, ktoś wpadł na pomysł, ażeby dla osób, które zgromadzą największe kwoty, po prostu robić losowania ciągników. Proszę sobie wyobrazić, że ta akcja z tymi losowanymi ciągnikami przerosła po prostu wszelkie oczekiwania. Było tak dużo chętnych na wpłacanie pieniędzy do banków spółdzielczych, że były po prostu kłopoty, pewnego rodzaju zatory. No ale niestety ta akcja nie trwała zbyt długo, wygasła na początku lat 70., ale to spowodowało, że do banków spółdzielczych zgłosiło się naprawdę dużo klientów, powiększono po prostu grupę odbiorców. W połowie lat 70. następują istotne zmiany. Wszystkie banki spółdzielcze, w tym nasz bank spółdzielczy w Pońsku, zostają objęte nadzorem BGŻ-u, czyli Banku Gospodarki Żywnościowej. Zostają naprawdę zreformowane struktury kontrolne, struktury, które mają pomagać poszczególnym bankom. Zostają też wprowadzone ciekawostki. Taką ciekawostką była odznaka dla osób zasłużonych dla bankowości spółdzielczej. Otrzymywali je pracownicy, były dwie kategorie, srebrne i złote. Otrzymywali pracownicy, ale również osoby, które w jakiś sposób pomagały w danym regionie tym bankom funkcjonować. Inną rzeczą dość istotną w tym czasie również jest praca z dziećmi, z młodzieżą poprzez szkolne kasy oszczędności. Tutaj zachowała się przykładowa legitymacja, taka książeczka szkolnej kasy oszczędności SKO z nadrukiem Bank Spółdzielczy, ale najciekawszy jest nadruk na końcu, na odwrocie tej książeczki. Nasi rodzice oszczędzają w bankach spółdzielczych, my uczymy się oszczędzać w SKO. Tak więc taki slogan dla młodzieży, to jest połowa lat 70. W tym samym czasie za, można powiedzieć, przykładem Narodowego Banku Polskiego w BGŻ są prowadzone prace nad wykorzystaniem maszyn obliczeniowych, czyli komputerów, do najpierw analizy dużych danych w centralach, a później w końcu lat 70., na początku lat 80. Są prowadzone prace nad wykorzystaniem właśnie technik komputerowych w poszczególnych bankach do po prostu prowadzenia księgowości. Tak naprawdę systemy komputerowe trafiają w teren mniej więcej w 86, 87, 88 roku. Tak się składa, że ówczesna struktura, w której funkcjonował bank spółdzielczy, podlegała oddziałowi BGŻ w Ciechanowie. I tam właśnie odbywały się szkolenia i z Płońska pracownicy jeździli do Ciechanowa na szkolenie. I zachowała się fotografia na okładce jednego z czasopism fachowych o pod tytułem Bank Spółdzielczy, gdzie właśnie jest takie szkolenie w Ciechanowie. Widać tutaj jeden z pierwszych komputerów, jeszcze monochromatyczny, duża drukarka oraz klawiatura. Każde miejsce, każda miejscowość ma swoją historię. Tak samo jest i z Płońskiem. Pewne miejsca się zmieniają, a inne trwają praktycznie niezmienione. Tak jest między innymi z tym miejscem przy rynku w Płońsku. Mam tutaj widokówkę z połowy lat 60. To miejsce naprawdę mało się zmieniło. Tak więc mijają lata, mijają kolejne pokolenia, ale w dalszym ciągu tutaj żyją, pracują kolejne pokolenia klientów naszego banku i kolejne pokolenia pracowników tej instytucji. Dla mnie bank spółdzielczy to przede wszystkim ludzie. Ludzie pracowici, uczciwi, uczynni i zdolni do
nowoczesnego, ale i bezpiecznego prowadzenia spraw banku. Banku, który swoją funkcję opiera na pomocy przedsiębiorczości miejscowej. Możemy przypuszczać, że takie marzenia mieli założyciele naszego banku. Na czele z doktorem Leonem Rutkowskim, jego bratem Janem, czy Kajetanem Piechowskim. Mieli marzenie, że instytucja bankowa, którą powołali 120 lat temu, taką właśnie będzie pełnić funkcję w społeczeństwie. Kolejne pokolenie umacniało sytuację i pozycję naszego banku w Płońsku. Jednak ten rozwój został przerwany przez okupację niemiecką. Ale idea spółdzielni bankowej w Płońsku przetrwała. Przechowali ją przedwojenni działacze spółdzielczy. Chciałbym tutaj wspomnieć dyrektora Leopolda Chrzanowskiego, społecznika, wynalazcę, który był ostatnim dyrektorem banku przed wojną, a który po jej zakończeniu reaktywował działalność naszego banku. Również w czasach nam współczesnych nasz bank miał szczęście do ludzi, osób wielce oddanych, pracowitych, zdolnych do unowocześniania oferowanych produktów bankowych. Wszyscy pamiętamy zasługi pani prezes Marianny Wolskiej. To jej staraniem nasz bank odzyskał historyczną siedzibę naszego banku. Jej pracowitość, wiedza zostały docenione i została wybrana do pierwszego zarządu Związku Banków Polskich. Tę ideę dzielenia się wiedzą z innymi, pracę dla ogółu kontynuowała pani prezes Teresa Kudlicka. Podczas jej prezesowania w banku nastąpił burzliwy rozwój przyłączenia okolicznych banków. Duże zmiany organizacyjne, które miały na celu poprawić, podnieść konkurencyjność naszego banku. Również pani prezes Teresa Kudlicka osiągała sukcesy na forum Związku Banków Polskich. W tym czasie również w pracy bankowej wyróżniali się społeczni członkowie zarządu, wieloletni członkowie zarządu, pan Aleksander Adamuszewski i pan Erwin Piórkowski. Ten pozytywny etos pracy, miła i profesjonalna obsługa klientów, oferowanie dobrych produktów bankowych ugruntowały pozycję naszego banku. Bank nasz zaczął osiągać bardzo pozytywne wyniki finansowe. To wszystko nie byłoby możliwe bez naszych klientów, bez członków, bez współpracy z samorządami, z organizacjami społecznymi, bez działalności społecznej i charytatywnej. 120-lecie istnienia naszego banku jest to szczególna okazja dla podziękowań Państwu, naszym klientom i członkom za to, że jesteście z nami, że wspólnie, razem budujemy nasz bank dla potrzeb, dla rozwoju Płońska i okolic. Wspólną pracą i pomocą, a siłami zjednoczonymi. Przechowajmy razem to hasło spółdzielcze dla kolejnych pokoleń. Pracę w banku spółdzielczym rozpoczęłam w czerwcu 1984 roku na stanowisku głównej księgowej. W roku 1990, po odejściu na emeryturę pana dyrektora Kazimierza Kaniaka, Rada Nadzorcza powierzyła mi funkcję dyrektora banku i wiceprezesa banku. Od 1993 roku Rada Nadzorcza powierzyła mi funkcję prezesa. Przewodniczącym Rady Nadzorczej w tym okresie był pan Jan Pepłowski, który nadal tą funkcję sprawuje. W początkowym okresie pracowałam
w zarządzie z panem Aleksandrem Adamuszewskim i panem Erwinem Piórkowskim. W roku 1995 Rada Nadzorcza powierzyła funkcję zastępcy wiceprezesa pani Teresie Kudlickiej i członka zarządu pani Mirosławie Sadzikowskiej. Siedziba banku znajdowała się w Płońsku przy ulicy Płockiej 15. Warunki lokalowe w tymże budynku były bardzo trudne, były niefunkcjonalne, małe pomieszczenia. Ogrzewanie było w postaci pieców kaflowych, przestarzała linia telefoniczna. Jedynie najnowszym sprzętem, który posiadaliśmy, były maszyny księgujące Ascota, jak również maszyny liczące elektryczne. Władze banku w latach 60. zabiegały o ewentualną działkę pod budowę budynku bankowego, jednakże ówczesne władze miasta proponowały działki poza centrum miasta w okolicach Targowicy, co było dla banku nie do przyjęcia. Tym bardziej, że byliśmy właścicielami budynku dwupiętrowego przy ulicy Płockiej 28, zbudowanego w roku 1911. Na fali przemian polityczno-gospodarczych w początkach lat 90. pojawiła się szansa na ewentualne odzyskanie naszego budynku przy ulicy Płockiej 28. W tej sprawie należą się ogromne podziękowania dla pana burmistrza Andrzeja Pietrasika, który zrozumiał naszą trudną sytuację. Po odzyskaniu budynku przy ulicy Płockiej 28 władze banku postanowiły wyremontować, jak również zmodernizować tenże budynek i dostosować go do potrzeb banku. Przenieśliśmy się do tejże siedziby w czerwcu 1992 roku. Bank uruchomił system informatyczny, który bardzo ułatwił obsługę klientów, jak również pracę pracowników. Dzięki rozważnym decyzjom Rady Nadzorczej, zarządu, jak również rzetelnej pracy pracowników, bank przeszedł przez trudny okres transformacji w dosyć dobrej formie finansowej, co po prostu dalej rzutowało na dalszy rozwój naszego banku. Początek lat 90. to także powstawanie izb gospodarczych. W tym okresie, w roku 1991, został powołany do życia Związek Banków Polskich. Jako Bank Płoński byliśmy jego członkami, jak również powierzono mi funkcję w Związku Banków Polskich członka zarządu w okresie od 1991 do 2000 roku. W tym okresie również zmieniono ustawę o bankach spółdzielczych i założono w tej ustawie, że banki muszą się zrzeszać w bankach regionalnych. Takich banków regionalnych na terenie Polski było 9. Do historii bankowości spółdzielczej na przełomie XX i XXI wieku przeszły następujące daty. 1990 rok, kiedy to BGŻ utracił prawa centrali spółdzielczości bankowej. Rok 1994, kiedy to powstała ustawa o bankowości spółdzielczej, tak zwana ustawa świętojańska, która spowodowała, że banki musiały zrzeszać się w bankach regionalnych. 1995 rok, kiedy to nastąpiła denominacja złotego, i rok 2000, kiedy powstała nowa ustawa o spółdzielczości bankowej, która z niewielkimi zmianami obowiązuje do dzisiaj. Pracę w banku rozpoczęłam w 1991 roku, początkowo na stanowisku specjalisty do spraw ekonomicznych. Od 1995 roku pracowałam, będąc członkiem zarządu, zaś po przejściu na emeryturę mojej poprzedniczki, pani Marianny Wolskiej, pod koniec 1998 roku, Rada Nadzorcza powierzyła mi funkcję prezesa zarządu. W latach 1998-2017, kiedy funkcję prezesa zarządu pełniłam,
Przed zarządem stawało szereg nowych, trudnych zadań. Przede wszystkim początek 2000 roku to zmiana ustawy o bankach spółdzielczych, nowe zadania, konieczność reorganizacji struktury organizacyjnej, budowy funduszy własnych, ale również rozwijania działalności handlowej, m.in. bankowości elektronicznej, a także rozwijania i kształcenia pracowników. To okres szale dużych zmian w całej bankowości, w tym również w bankowości spółdzielczej. Cały okres 20 lat prawie, ludzie i bank, ludzie w nim pracujący, staraliśmy się wykorzystać dla jak najlepszego rozwoju wszystko to, co stwarzała gospodarka wolnorynkowa. Bank rozwijał placówki również poprzez połączenie dwóch banków spółdzielczych, Banku Spółdzielczego w Nowym Mieście i Banku Spółdzielczego w Dzierżoniu. To okres szalenie dynamicznego rozwoju banku, oczywiście dzięki znakomitej współpracy Rady Nadzorczej z zarządem oraz zaangażowania pracowników. Ta dynamika rozwoju była bardzo wysoka i charakteryzowała się wzrostem zarówno funduszy własnych banku, jak również depozytów i kredytów. Tak znaczący rozwój umożliwiła również emisja obligacji banku, o której decyzję podjął zarząd banku w 2011 i w 2012 roku. Mogę również powiedzieć z dumą, że obligacje zostały objęte przez udziałowców i klientów banku, co potwierdziło zaufanie, jakim cieszył się bank w tym okresie. Natomiast dla obserwatora z zewnątrz i dla klienta najbardziej widoczna była w tym czasie poprawa warunków lokalowych w naszych placówkach. 10 lat bank prowadził nieustannie inwestycje. Począwszy od 2002 roku, kiedy to przyłączyliśmy bank spółdzielczy w Nowym Mieście, którego siedziba znajdowała się na obrzeżach miasta. Zaistniała potrzeba zakupu działki. Taką działkę kupiliśmy w Rynku i w 2004 roku, w roku wejścia Polski do Unii, 1 maja mieliśmy uroczyste otwarcie nowej siedziby. Kolejną inwestycją, którą prowadził bank i zarząd nadzorował, była rozbudowa centrali i oddziału w Płońsku. Wobec rozwoju banku pomieszczenia dotychczasowe stały się niewystarczające. W tej sytuacji Rada Nadzorcza i Zarząd Banku podjęły decyzję o dobudowie nowej części budynku w plombie pomiędzy budynkiem starym a sąsiednią posesją. To był szczególnie trudny okres, ponieważ prace budowlane trwały równocześnie z normalną pracą banku. Jesteśmy bardzo wdzięczni klientom za wyrozumiałość, ale także pracownikom, że udało się ten trudny okres przetrwać i dziś jesteśmy dumni z nowej siedziby, w której architektowi, projektantowi udało się harmonijnie połączyć starą część z częścią nowoczesną, nową. Kolejną budową, którą prowadziliśmy, to była inwestycja prowadzona w Baboszewie. Zakupiliśmy tam działkę przy głównej ulicy i powstał funkcjonalny budynek, w którym dzisiaj prowadzi oddział działalność. W międzyczasie zaistniała potrzeba przeniesienia siedziby oddziału w Ciechanowie do własnego obiektu. Dotychczas prowadziliśmy w budynku wydzierżawianym. Stąd zakup budynku usługowo-mieszkalnego, który podlegał adaptacji i w 2011 roku został oddany do użytku i tam dzisiaj jest prowadzona działalność. Budynek bardzo funkcjonalny, z dużym parkingiem, co ogromne ma znaczenie dla naszych klientów. Ostatnim oddziałem, gdzie poprawialiśmy warunki lokalowe, był oddział naszego banku w Dzierżążni. To bank spółdzielczy w Dzierżążni, połączony w 2008 roku z naszym bankiem. W 2011 roku rozpoczęliśmy prace remontowe i dobudowaliśmy część stanowiącą salę obsługi klientów, natomiast stary budynek został wykorzystany na działalność kredytową i działalność socjalną pracowników. Zarząd banku miał świadomość, że prowadzenie działalności we własnych obiektach jest dosyć kosztowne, ale taka strategia wynikała zarówno z naszej historii, jak i z faktu, że chcieliśmy naszym klientom zapewnić bezpieczne i długofalowe relacje z bankiem.
Oprócz działalności inwestycyjnej zarząd podejmował również szereg niezbędnych bieżących decyzji, m.in. takiej o zmianie banku zrzeszającego. Od 2010 roku Bank Spółdzielczy w Płońsku zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości w Warszawie. Kolejną ważną decyzją, która została podjęta w 2014 roku, było podjęcie decyzji przez zebranie przedstawicieli o przystąpieniu Banku Spółdzielczego w Płońsku do systemu ochrony zrzeszenia BPS powstałego w wyniku zmiany przepisów unijnych. System ochrony zrzeszenia gwarantuje bankom spółdzielczym, małym podmiotom generalnie, bezpieczeństwo i płynność. Oprócz typowej działalności biznesowej, bank prowadził i współfinansował szereg inicjatyw podejmowanych przez środowisko bankowe, m.in. takich jak propagowanie obrotu bezgotówkowego, wspomaganie i współfinansowanie kultury, ale również propagowanie zdrowego stylu życia, zdrowego konsumpcjonizmu, ale też budowanie postaw społecznie zaangażowanych i ochrony środowiska. Chciałabym też dodać, że bank współpracował w okresie tych 20 lat również ze Związkiem Banków Polskich i z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. W Związku Banków Polskich pełniłam funkcję w komisji rewizyjnej, a od 2012 roku pełniłam funkcję przewodniczącej sekcji banków spółdzielczych i zrzeszających. W Banku Spółdzielczym w Płońsku pracuję od 2003 roku. Był to okres bardzo dynamicznego rozwoju banku. W tym okresie podwoiliśmy ilość pracowników oraz znacznie zwiększyliśmy efektywność. Wolumen kredytów wzrósł 7-krotnie, suma bilansowa oraz depozyty 8-krotnie, kapitały własne banku 10-krotnie. Obecnie zatrudniamy 119 pracowników przy sumie bilansowej 650 milionów, kapitała własnych na poziomie 64 miliony, kredytach 387 milionów oraz depozytach 567 milionów. Udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów jest na niskim poziomie wynoszącym 5%. Jest to jeden z niższych wskaźników w sektorze bankowym. Ciesząc się z tych wyników, chciałbym podziękować naszym udziałowcom, klientom za to, że nam zaufali, za to, że są z nami i korzystają z naszych usług. Obecnym oraz byłym członkom rad nadzorczych, zarządów, kadrze kierowniczej, pracownikom chciałbym pogratulować za to, że są współtwórcami naszego sukcesu. To dzięki Wam jesteśmy w gronie najlepszych, najefektywniejszych banków spółdzielczych w Polsce. Wzrostowi sumy bilansowej, kapitałów, depozytów i kredytów towarzyszyły te zmiany w innych obszarach. Dysponujemy nowoczesnymi, dobrze wyposażonymi placówkami, posiadamy zadowolonych klientów, kompetentnych pracowników i dobrą reputację w środowisku. W naszych działaniach koncentrujemy się na kliencie i budowaniu z nim relacji. Zawsze dbamy o rozwój banku, wypracowując satysfakcjonujący wynik finansowy, pozwalający na wzrost funduszy własnych i dalszy rozwój. Doskonalimy również metody zarządzania ryzykiem, dbając o bezpieczeństwo naszych depozytów oraz spełnianie wymogów nadzorczych. Bank Spółdzielczy w Płońsku współpracuje z lokalnym środowiskiem, wspierając inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe. Chcemy aktywizować również naszych udziałowców poprzez spotkania tematyczne, edukację, imprezy kulturalne, programy lojalnościowe oraz trwale budować relacje zarówno na płaszczyźnie właścicielskiej, jak i klientowskiej. Bardzo ważnym i odpowiedzialnym zadaniem będzie utrzymanie dobrze wykształconej i kompetentnej kadry i pracowników, zapewnienie jej szkoleń i rozwoju. Chciałbym, żeby praca w naszym banku była powodem ich satysfakcji zawodowej i dumy. Wiem, że tylko zmotywowani i identyfikujący się z bankiem pracownicy z sukcesem będą realizować wyznaczone cele i skutecznie podejmować kolejne wyzwania. Przed bankowością w Polsce i przed naszym bankiem obecnie stoją bardzo ważne wyzwania organizacyjne, intelektualne i technologiczne. Przede wszystkim to dostosowanie banków do zmieniających się przepisów prawnych, wypełnienie nowych, często bardzo absorbujących, kosztownych obowiązków. Dodatkowo bardzo dużym wyzwaniem stającym przed Bankiem Spółdzielczym w Płońsku będzie wdrażanie nowych technologii, poprawiających efektywność pracy i procesów poprzez częściową automatyzację czynności i wykorzystywanie nowych narzędzi. Obecna bankowość to ciągła zmiana. Nowe wymogi prawne, nadzorcze, analityczne i sprawozdawcze, ale również nowe możliwości technologiczne, funkcjonalności i kanału dostępu do banku. Będziemy doskonalić naszą bankowość, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom coraz bardziej wymagających grupie klientów.